Dzisiaj chciałam Wam tylko pokazać, jak pięknie zakwitł Rypsalis elliptica. Tutaj latem był na słońcu, na dworze, w ogrodzie i przybrał takiego pięknego koloru bordowego. A to zdjęcie z 2021 roku, kiedy nabyłam tą roślinkę. Teraz jak widzicie, ta zieleń się skrada ponownie na liściach, no bo wiadomo, zimą jest mniejsze natężenie światła. A pięknie zakwitł w tym roku, po raz pierwszy zresztą. Jak widzicie, obsypany jest tymi gwiazdkami, bo tak mi się kojarzą te cudowne kwiaty, nie mogę się na nie napatrzeć. Są w miarę duże jak na patyczaka i słodko pachną, bardzo przyjemny jest ten zapach. A przypominam, że możecie mnie też znaleźć na Instagramie. No i oczywiście zapraszam do polubienia tego filmiku, jeżeli i Wam się podobają kwiaty tego patyczaka. Oraz do komentowania, bo to pomaga w rozwoju i rozpowszechnianiu kanału. Jeśli chodzi o pielęgnację rypsalisów, to odsyłam Was do filmików, które zrobiłam. W pierwszej części tam omawiam właśnie, jak uprawiam je, a później pokazuję całą kolekcję patyczaków. Również jest i druga część, w której przedstawiam pozostałe kaktusy epifityczne, jak epifilum i tak dalej, które znajdują się w moim zbiorze. A tutaj, jak widzicie, pełno też nowych, młodych listków wypuszcza. Dzięki za obejrzenie i następnym razem. Do zobaczenia!